Dobre. Dobre wszystkim. Przyleciały pierwsze gołębie z Paryża 2016. Jestem z wizytą u kolegi Mariusza Jakubaszka. Przyleciała mu druga samiczka, pierwsza u kolegi Marka Słukowskiego, ale pierwszy z wycieczką jestem u kolegi Mariusza. Dla mnie to wyjątkowy dzień. Witam wszystkich hodowców, bo próbowałem w tamtym roku, dałem najstarszego gołębia, nie udało się. Tym razem poszłem na doświadczonego gołębia, który umie przenocować. Dwulatka, tak? Samiczka. Dwuletni gołąb, no i wrócił. Wreszcie jest. Jest ta satysfakcja. Satysfakcja, tak, jak to się powie. Najważniejsze, że wrócił. Tak, czasówka też jest dobra. Dowiedziałem się tam, że około 150 gołębi jest w Polsce. To jest dla mnie. Także nie jest źle. Ja tu na region Warszawy i tam okolic to nie wiem. Nie wiem, jak tam jest, ale zobaczymy, nie jest zobaczymy to dosyć to tak istotne, najważniejsze, że jest gołąb. To takie planowanie tak całego no, hodowli, tak? Do całej hodowli, tak. No, najważniejsze właśnie, a to ciężki lot, no cięższy, nawet jak w zeszłym roku chyba po trzech dniach, nie drugi, nawet po drugiego dnia, trzeciego coś już było, nie? Tam na zachodzie. Tak, ale no tutaj też gdzieś tam na południu, od południa zaczęły siadać gołębie. A tutaj w tym roku dużo trochę ciężej, to tak burzowo, kurde, za cały czas już od poniedziałku taka pogoda. Wczoraj też była burza, deszcz przeszedł. Burza była. Po tej burzy coś tam przyleci, nie udało się, ale jest dzisiaj 18:34. Ale jest dzisiaj 18:34, tak? No zobaczymy. Gołąbek. To może samiczkę złapiemy samiczkę, najpierw może zegar pokażemy. A ja wezmę samiczkę, siedzi sobie z samczykiem. Teraz tutaj mam takie małe zaplecze i to wpadę na zegarze. Jest, chyba widać. 18:34. Tutaj ta nakrapiana samiczka, pierwsza nakrapiana wokoło samczyka. To jej mąż. Cała parka. Jakaś bardzo zmęczona nie jest. Także dawała sobie radę. Taka duża samiczka, sam ją koszowałem. Szczęśliwa ręka, Pawła. Szczęśliwa ręka. No, nie będziemy brali może za to, żeby się nie stresowała. Widać ładna duża samiczka. I samczyka też ma odpowiednio. No i to się gołębie boją. A tam jej siostra. Duża siostra. Taka sama. Identyczko. To ogólnie z hodowli pana Andrzeja wnuka, trzeba to podkreślić. Kolegi Andrzeja wnuka. Tak, dostałem w prezencie te gołąbki. Jak to się mówi, zacząłem nimi lotować od młodeczka. Wszystkie loty, cały program młodych zrobiły, później rocznych, a teraz jako dwulatki. Jedynie tylko na ostatnim locie, 11, nie było właśnie ze względu na ten lot z Paryża, to była zaoszczędzona na 300. No także, no, dobrze widać, przygotowana, tak. A widać, zrobiła te pejne, tak? Zrobiła obie 500-ki. No, 500-ki zrobiła i jedną 700-kę, tak. Tylko na 300, nie była na ostatnim locie, na Boruje, tak? Boruje mieliśmy. Boruje. Także, no tak, ale to chyba każdy nie dawał, ten co na Paryż to. Także widać, że gołębie mają charakter, bo od młodego latały wszystkie loty, jakie były. Nie było tak. Silne, twarde gołębie i widać, że samiczka taka, no, dobrze zbudowana. I siostra też jej lata. Dobrze zbudowana i jak mój kolega Mariusz mówi, tak, no, siostra też lata, tak. Może jakichś tam zawrotnych, rewelacyjnych wyników nie robią, bo to co prawda trzeba mieć jakieś doświadczenie i wiedzieć, jak gołębie przygotować. Człowiek, no taki lot jest, no, ciężki, tak, no, tak. Mamy od sobotę puszczone, no czwartek dzisiaj mamy, tak, no to jest jakiś czas już trwa. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, szósty dzień lotu, nie, także 1300 km około gdzieś tak, no. Chyba lepiej, bo do Żarnowa było 1300 coś, tak? 1330-40 bodajże. Tak, tutaj nawet ty będziesz miał troszkę dalej, no. Być może, no. Bo to z południa tak tego to. Ważne, że są gołąbki. Ale to tam. Tak, najważniejsze, że są. No, czekamy na resztę. Na razie dwie samiczki z 10, także. No, samiczki. 16 chyba poszło, czy 17.
10 samiczek, 6 samców. Samców jeszcze nie ma, no, może jutro zaczną docierać. Już takich właśnie upałów nie ma, ale tam widać ona na południu. Jakieś tam burze i tego się kroją cały czas. No nawet raz będę jechał do kolegi Marka Słukowskiego. Trochę do niego tam podjadę. Zobaczyć jak tam u niego w formie samiczka. No i przy okazji odwiedzę kolegę Marka. Jestem u kolegi Marka. Jemu pierwsza przyleciała samiczka, tak? Tak. Samiczka dzisiaj 18.03. 18.03. Mariusza 18, tam 34. No i tu tak sobie siedzi. Odpoczywa. Na wprost. Może nie wiem, kolega Marek pokaże. Jak tam? Może u kolegi Mariusza nie męczyliśmy tego. Tak, żeby ten. Oj, spokojnie, spokojnie. Mas. Nie, no spokojnie, delikatnie. U Mariusza, u Marka, znowu mniejsza samiczka, tak? U Mariusza większa samiczka. 12, nie, spokojnie. 15,51. Tak. I taka sobie drobna, no. I na żarta jest. Też nie jest, nie jest w jakiejś złej kondycji. U Mariusza, też jest w dosyć dobrej formie, ta też dosyć dobrej. Także poło się, nie męcz. Hop, schowałaś. No także no, są pierwsze dwa gołębie. No zobaczymy jak tam, na razie dwie samiczki z 10, dwie, no 8 dodatkuje samiczek. A samce żadne jeszcze nie wyleciał. Także tego. No dobra, zapraszam do oglądania. Do widzenia, dobry lat.